Hej, cześć, witam po raz kolejny na moim kanale i dzisiaj zrobimy rzecz związaną stricte z pajęczakami, dokładniej z ptasznikami. Będziemy przekładać jednego takiego, spróbuję tu Wam jakoś to lepiej doświetlić, też wątpię, aby mi się udało. Będziemy przekładać Nieseksa, młody Ceriopogopus sioetei. Zaraz Wam tutaj pokażę, jak on wygląda, jest w tym pojemniku. Ma on 3 dece. Przekładam go do tego samego pojemnika, w którym był poprzednio, tylko ten pojemnik wyczyściłem, bo zrobił straszny syf. I tak, i dobra. Tam widzicie, już wykopałem mu norkę. Tylko to kurczę, jest strasznie kiepsko widać. No, miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Przede wszystkim coś z tego wyjdzie, coś wyjdzie z przekładania tego pająka, bo albo mi spieprzy, albo mnie uwali, więc muszę być ostrożny. Zrobię sobie tu jakoś miejsce, przesuwając troszeczkę statyw w ten sposób. A wy i tak wszystko widzicie. Dobra. Więc zabierzmy się za przekładanie tego pająka. Kurczę, macie, mam tutaj strasznie mało miejsca, więc. No, przesunę lampę. No, widzicie, więc tak. Trzeba go teraz jakoś przełożyć tylko. Nie wiem, czy jest chętny do biegania. Wątpię, bo jest strasznie, strasznie gruby. Gruby albo gruba, nie wiem. Miejmy nadzieję, że gruba. Ale ma strasznie gruby tyłek i pewnie się już zbliża do wylinki. Cieszyłbym się z tego bardzo, naprawdę. Dobra, zrobimy to tak. Już tutaj widzicie, jak on próbuje uciekać z tego pojemnika, więc raczej muszę się nastawić na to, że będzie biegał. Dobra, będę się asekurował przykrywką. Otwieramy. Asekuracja oczywiście. Zbliżenia będą, więc się nie martwcie. I wyganiamy go. Nie, 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 nie. On chce biegać, ja to widzę. O nie, 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 nie. O kurna. To jest naprawdę diabeł, jak z tego co widzę. Więc tak. Zrobimy najpierw tak. Lol. Dobra, czyli gdzie on jest? On jest w pojemniku, więc zrobimy to jeszcze, tak? No, pewnie powiecie, że jestem małym dzieckiem, który się boi pająka. No, aczkolwiek on jest naprawdę silnie jadowity. Niektórzy hodowcy, którzy może mieli z nim styczność, będą to wiedzieć. No, ja natomiast nie chciałbym być naprawdę uwalony przez niego. O nie, nie, nie. Okej, widzę, że ma chęć do biegania i to straszną. Dobra, nie jest już w tym pojemniku, więc to najważniejsze i próbuję wejść w mały kącik, więc tak, idealnie, perfekcyjnie, dokładnie tego chciałem. Więc świetnie, nie jest już w pojemniku. Teraz szybka akcja. Jakoś to trzeba wyciągnąć. Udało się, ok. No i teraz przyszedł czas na coś strasznego, nie wiem jak to zrobię, zbliżenia, więc widzimy się za chwilę. Dobra, pajączek jest tutaj, tak wygląda. Spróbuję wam doświetlić jakoś. Też wątpię, aby mi to wyszło, może tak? No nic, trzeba będzie go wygonić niestety stamtąd, żebyście mogli cokolwiek zobaczyć. Także robię znowu cięcie i widzimy się za chwilę. Dobra, udało się go trochę wygonić. Tam jest i tak wygląda. To jest po prostu diabeł, uwierzcie mi. No kurde, ile ja się namęczyłem, żeby teraz to zbliżenia dla was zrobić. Kurde, prawie mi wyskoczył z pojemnika. Na szczęście się asekurowałem tą pokrywką. No i co, może jeszcze jakieś zbliżenie uda mi się rzucić. Także znowu cięcie. Dobra, jest na razie w fajnym miejscu. Dogodnym, żeby nagrać zbliżenia dla was. Tak wygląda ogólnie. O, przepiękna jest naprawdę. Przepiękna, przepiękny, nie mam pojęcia. Miejmy nadzieję, że przepiękna. Okej, zamykamy pojemnik.
I dzisiaj byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Sorry za nieprofesjonalność. No ale najważniejsze bezpieczeństwo. Każdy doświadczony hodowca myślę, że się ze mną zgodzi. Więc dzisiaj to by było już na tyle. Jeszcze tutaj macie, jak odbokują jego, nie wiem. No. Także taki sobie pirtek mały. No i co? Na dziś to wszystko. Zostawcie lajka. Może unlajka, jak wam się nie spodobało, chociaż wolałbym lajka. Możecie też mnie zasubskrybować. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!